pokój, dobro. Witajcie w ten przedostatni dzień roku, poranku i zapraszam do krótkiej modlitwy i rozważenia dzisiejszej Ewangelii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który nas wszystkich oświecasz, proszę Cię, abyś w tym momencie przyszedł do nas, abyś ogarnął nas całych, nasze serca, nasze umysły. Daj nam światło płynące z tego Słowa. I niech to Słowo będzie dla nas nadzieją, będzie dla nas radością, będzie drogowskazem, w którą stronę mamy dzisiaj iść i co czynić. Który żyjesz i królujesz teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. To kończąca scena z ofiarowania Pańskiego i postać prorokini Anny. W zasadzie niewiele ewangelista o niej wspomina, niewiele o niej pisze. Znamy tylko kilka szczegółów. Pierwsza informacja to to, że była kobietą w podeszłym wieku i była wdową. Albo miała 84 lata, albo od 84 lat była wdową. Możemy wnioskować, że jako wdowa nie miała łatwego życia z racji tego, że po śmierci męża w zasadzie nie miała żadnego źródła utrzymania. Nie miała też pomocy z zewnątrz, żadnej pomocy społecznej. W zasadzie tutaj od nikogo nie mogła mieć i też raczej nie darzyli szacunkiem i nie brali w opiekę w tamtych czasach właśnie wdów. Miała bardzo, bardzo trudne pewnie życie. I była zdana na samą siebie. Pewnie musiała żebrać, musiała być naprawdę ubogą osobą. Ale która przystała do służby świątynnej, była tą osobą, która była w świątyni, tak jak tutaj czytamy, dniem i nocą służąc w modlitwach. Była prorokinią, chociaż bezpośrednio nie wypowiada tutaj słów, które byśmy w tej scenie podsłyszeli. Natomiast wiemy, że chwali Boga i dzieli się tą radością właśnie tego, że ma przyjść Mesja, że ma przyjść Zbawiciel z tymi wszystkimi, którzy byli w tej świątyni. A więc prorokini Anna była tą, która miała Ducha Świętego. Tego Ducha Świętego, który miał również Symeon, który zapowiadał właśnie historię Jezusa, historię przebicia serca mieczem boleści Maryi. Napełnieni Duchem Świętym, te dwie postacie wyrażają proroctwo, wyrażają nadzieję, wyrażają radość. Dzięki Duchowi Świętemu rozpoznają, że to jest właśnie ten, na którego czekają. I mimo, że pewnie trudne było życie Anny i niełatwe, i pełne też wyrzeczeń, nawet na obecnej służbie, przez te wszystkie lata ona pozostaje w radości Ducha Świętego, w nadziei Ducha Świętego. On pozostaje tą świątynią Ducha Świętego. Zachęcam Cię do tego, abyś właśnie prosił Ducha Świętego w dniu dzisiejszym, abyś niósł tą dobrą nowinę teraz właśnie w tym czasie radości z Bożego Narodzenia, z tego okresu, z tego czasu, który przeżywamy. Abyś wielbił Boga za te wszystkie dary, które od Niego otrzymujesz i tą radością i tą nadzieją dzielił się z innymi. Bo są wokół nas ludzie, którzy czekają, którzy nie mają tej radości, którzy potrzebują tej nadziei, a którym nikt ich nie daje. I być może będziemy jedyną osobą, od której usłyszą, w której to naszej osobie zobaczą postawę, pełną świadectwa tego, że Bóg jest miłością, Emanuel, Bóg z nami, który przychodzi w postaci niewinnego, małego dziecięcia, aby każdy bez strachu, bez bojaźni to dziecięcie wziął do swoich rąk, wziął w objęcia, przytulił. Dobrego dnia z Panem Bogiem.
Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.